Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam przepis na przepyszny piernik. Piernik domowy, nadziany grubo powidłami, przekładany powidłami ze smaczną czekoladowo-kakaową polewą. Idealny na święta, błyskawiczny do wykonania, tani do wykonania. Także myślę same zalety. Pamiętajcie, że w grudniu filmy codziennie o godzinie 18. To jest pierwszy odcinek grudniowy. Także zapraszam do oglądania całego miesiąca i przygotujmy te święta razem. Subskrypcja, łapka w górę, klikajcie dzwoneczek i teraz do roboty. Przepis, moi drodzy, rozpoczynamy od rozpuszczenia kilku składników. Mianowicie masło. Mam tutaj 140-150 g masła. Musimy je roztopić. Od razu do tego dodajemy jedną taką sporą łyżkę miodu. Oczywiście takiego naturalnego, nie sztucznego. To wszystko Wam zaprocentuję w smaku i od razu, żeby nadać mocy piernikowi, dodajemy przyprawę do piernika. Około takich dwóch solidnych, czubatych łyżek. Przyprawa podczas podgrzewania nabierze właśnie tej wspomnianej mocy, aromatu. Także zawsze lepiej ją podgrzać w tłuszczu oraz w miodzie, niż wrzucić tak później do suchych składników. Także to rozpuszczamy i przechodzimy do dalszej części przepisu. W tak zwanym międzyczasie, kiedy masło się rozpuszcza, my zabieramy się za jajka, 3 sztuki jajek. Musimy solidnie ubić, wąchamy, czy aby na pewno nie są zepsute. Wrzucamy do jakiegoś kielicha blendera, można to też zrobić w misce, nie ma to żadnego problemu. I będziemy je ucierać na puszystą, gładką, białą masę z cukrem. Kielich blendera stawiam na wadze, tarujemy. I 120 g cukru trafia do środka. I ubijamy. W międzyczasie możecie już odpalić piekarnik na 180 stopni, grzanie góra-dół. Ubitą pianę z jajek oraz cukru przelewam do miski, w której będziemy mieszać całe ciasto. Od razu do środka dodajemy powidła, około 120-150 gramów, będzie to troszkę ponad takiego, troszkę ponad pół takiego słoika od dżemu. Całość mieszamy. Przepięknie to wszystko wygląda, masa jest puszysta i bardzo cienkim strumykiem teraz dolewamy roztopione masło, miód oraz przyprawy. Zobaczcie, o takie coś nam właśnie chodzi. Jeszcze delikatnie wszystko mieszam. O właśnie. I tak jak mówiłem, delikatnym strumieniem po troszku wlewamy, cały czas mieszając. Do takiej oto masy dodajemy suche składniki, mianowicie mąka. Mąka tortowa, czyli typ 450. Miska trafia na wagę i wsypujemy 240-250 g mąki. O właśnie, całość pamiętajcie, musimy przesiać. Dorzucamy dwie solidne łyżeczki sody oczyszczonej. Ja mam tutaj małe łyżeczki, także dodam 3 sztuki. Przesiewamy. Przesianie sprawi to, że ciasto będzie napowietrzone, a co za tym idzie, niezwykle puszyste i delikatne. Teraz delikatnie wszystko już ze sobą łączymy i tak naprawdę ciasto jest gotowe do przelewania do foremki. I teraz ciasto przelewamy do keksówki. I takie ciasto wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza, grzanie góra-dół, środkowa półka. Myślę, że około 30-35 minut. Najważniejszy jest test zawsze suchego patyczka, czyli wbijamy po jakimś czasie, po 25 minutach patyczek. Sprawdzamy, czy ciasto jest gotowe, czy nie. Jeżeli będzie gotowe, patyczek wyjdzie suchy, a jeżeli będzie niegotowe, no to wtedy musimy dopiec, a poznacie to po tym, że na patyczku zostanie troszkę surowego ciasta. Tak więc około 30-35 minut powinno być wszystko ok.
Piernik, moi drodzy, jest już upieczony. Troszkę mi tutaj upadł, ale no nieważne, zdarza się i najlepszym. Po prostu wbiłem za wcześnie patyczek tutaj i z tego względu tak się stało. Teraz robimy polewę, a sam piernik musi nam się bardzo mocno wychłodzić. Polewę też robimy nieco wcześniej, z tego względu, że ona też musi się nam wychłodzić. Mam tutaj około 120-130 g masła, do tego dodajemy 100 g cukru. Garnek jest na wadze, mamy to. Do tego dodajemy 2 łyżki kakao. Oraz szczyptę przyprawy do piernika, tak żeby jeszcze więcej tego aromatu było. Całość rozpuszczamy, chłodzimy i będzie polewa gotowa do polania piernika. I piernik, moi drodzy, jest wypieczony, ostudzony, mogę go spokojnie sobie trzymać w dłoniach. Jest w temperaturze pokojowej, można powiedzieć. Zwróćcie uwagę, że on nie jest tutaj przypieczony, niespalony, jest idealnie wypieczony. No wiadomo, że tutaj ten dołek mi się zrobił, ale to Wam szczerze mówię, z jakiego powodu. Nie pozostaje nic innego, jak tylko przeciąć takiego delikwenta na pół. Na przekrojone ciasto lejemy sok z połowy cytryny, by ciasto zachowało swoją wilgotność. Pamiętajcie, że takiego pierniczka możecie zrobić wcześniej. Nie musicie robić polewy, ale i z polewą można go z powodzeniem zamrozić. Tak to wygląda. I teraz lecimy z powidłami. Około pewnie 5-6 łyżek tutaj takich solidnych nam powideł wejdzie, czyli cały taki słoik. Cyk, cyk, rozwarstwiamy, rozkładamy równomiernie, jak nam trochę wyleci, to nic, taki urok. I teraz polewę, którą zrobiliśmy, zobaczcie, jak wygląda po przestudzeniu, niesamowity błysk, tak oto się prezentuje, ona jeszcze stężeje po włożeniu do lodówki. Jeżeli chcecie jeść na świeżo, to też możecie, będziecie mieli po prostu taką nieco leistą, ale o taką konsystencję nam chodzi. Tutaj w tym dołeczku troszkę nam pozostanie, ale nic się nie dzieje. Po bokach, z każdej strony oblewamy obficie. To co zleci na deskę, to trudno. On ma być cały pokryty jak najwięcej w tej nie czekoladzie, w tej polewie. I tak oto, moi drodzy, prezentuje się przepyszny świąteczny piernik nadziany śliwkami, nadziany powidłami. Przepięknie wygląda, niesamowicie pachnie. Tutaj aż troszkę polewy zleciało. To wszystko w otoczeniu pierników też nadzianych śliweczkami. Jeżeli chcecie poznać przepis na takie małe pierniki, dajcie znać w sekcji komentarzy. Zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję. Mam nadzieję, że przepis Wam się podobał. Pamiętajcie, że takiego piernika możecie zamrozić i odmrozić dzień wcześniej przed świętami i macie już jedno ciacho z głowy. Także życzę wszystkim wszystkiego dobrego, zdrowych, spokojnych świąt. Zostawcie subskrypcję i nie zapomnijcie, że cały grudzień filmy codziennie o godzinie 18:00.